Dzień dobry. Serdecznie Państwa witam na wykładzie w ramach wykładów otwartych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Cieszę się, że tematyka językoznawcza spotkała się z Państwa zainteresowaniem, bo wykład dzisiejszy jest poświęcony właśnie kwestiom językowym, kwestiom użycia przyimków w języku polskim, przyimków w połączeniu z nazwami państw. Tak jak to Państwo na tytule mają wyświetlone, wykład jest poświęcony nietypowej łączliwości przyimków na i wy z nazwami niektórych państw. Punktem wyjścia są oczywiście wydarzenia, które obserwujemy w mediach, wydarzenia, które nami wstrząsnęły, a spowodowały one zwiększoną frekwencję nazwy Ukraina w dyskursie publicznym. Po tym, jak Rosja zaatakowała ten kraj, właściwie kwestia Ukrainy zdominowała cały dyskurs publiczny i nazwa Ukraina pojawia się w związku z tym w przekazach i pojawia się ona w różnych kontekstach. W kontekście połączenia na Ukrainie, takiego tradycyjnego, i w kontekście połączenia w Ukrainie. Można więc zakres tego wykładu sprowadzić do takiego prostego pytania, z którym jako językoznawca często się stykam. Właściwie wszyscy językoznawcy mają z tym do czynienia, mianowicie ludzie chcą wiedzieć, jak poprawnie mówić, która z tych konstrukcji jest poprawna. Gdybyśmy sprowadzili do tej kwestii tytuł tego wykładu, no to można by było go ująć właśnie w tym pytaniu, czy poprawnie jest mówić na Ukrainie, czy w Ukrainie. I analogicznie w odniesieniu do innych nazw państw, czyli Litwie, Łotwie, Białorusi, czy Słowacji. Od razu zaspokoję ciekawość tych osób, które chciałyby ograniczyć swoje zainteresowanie tylko do tej kwestii. Otóż poprawne są zarówno konstrukcje na Ukrainie, jak i w Ukrainie. Pierwsza z tych konstrukcji jest bardziej tradycyjna, druga jest bardziej systemowa. Co to znaczy, na czym polega różnica między systemowym ujęciem a ujęciem tradycyjnym, z czego to się wzięło, jakie są przyczyny językowe i pozajęzykowe, będę się starał w dalszym toku moich rozważań Państwu to przybliżyć. Żeby nie było jednak tak, że opierają Państwo swoją odpowiedź tylko na mocy mojego autorytetu, to podeprę się tutaj innymi językoznawcami i proponuję rzut oka w słowniki poprawnościowe. Oto mamy hasło z Wielkiego Słownika Poprawnej Polszczyzny pod redakcją Andrzeja Markowskiego, słownika z roku 2004, który opisuje poszczególne hasła w taki sposób. Hasło Ukraina podaje przykłady jechać na Ukrainę i wręcz zabrania używać konstrukcji do Ukrainy, pisze nie do Ukrainy, mieszkać na Ukrainie, nie w Ukrainie. Białoruś, jechać na Białoruś, nie do Białorusi, mieszkać na Białorusi, nie w Białorusi. Litwa, analogicznie, mieszkać na Litwie, rzadziej w Litwie, jechać na Litwę, rzadziej do Litwy. Powiedzą Państwo, że to jest sprzeczne z tym, co mówiłem przed chwilą, bo ja mówiłem, że obie konstrukcje są poprawne, a oto sięgamy do pierwszego z brzegu słownika i tutaj mamy jednoznaczne wskazanie na konstrukcję na Ukrainę i wręcz mamy powiedziane, żeby unikać konstrukcji do Ukrainy. Dobrą tradycją jest nie ograniczanie się do jednego źródła. Sięgnijmy zatem do kolejnego słownika. Mamy słownik wyrazów kłopotliwych, wcześniejszy o 10 lat, opracowany przez Mirosława Bańkę i Krajewską z roku 1994, gdzie mamy wspólnie opracowane hasła Litwa, Białoruś i Ukraina. I czytamy w tym słowniku, że nazwy te łączymy zwykle z przyimkiem na. Oboczne formy w Litwie i w Łotwie są rzadsze. Można powiedzieć też w zachodniej Białorusi, we wschodniej Ukrainie, ale jeżeli jest konstrukcja bez przymiotnika, no to tylko na Białorusi, na Ukrainie. Odkąd te były republiki ZSRR odzyskały niepodległość, odżyły wahania, czy miejsca przyimka na nie powinny zająć przyimki w i do.
Jeszcze starszy słownik, słownik poprawnej polszczyzny pod redakcją Witolda Doroszewskiego i Haliny Kurkowskiej z 1973 roku, jeszcze inaczej sprawę ujmuje. Proponuje on równorzędny wybór między połączeniami na Litwie i w Litwie, na Litwę i do Litwy. Podobnie jest w przypadku Łotwy. W przypadku Ukrainy mamy tylko dopuszczalną składnię na Ukrainie, na Ukrainę. Mamy też analogiczne konstrukcje na Rusi i na Ruś. W haśle Białoruś nie podano łączliwości, ale można tę łączliwość wyczytać z kontekstu, z cytatu, który w słowniku jest zawarty, a brzmi on: na Białorusi rozwija się przemysł maszynowy. I połączenie na Słowacji opisano jako dawne wobec regularnego w Słowacji. No więc widzimy, że im te słowniki starsze, tym bardziej zbliżają się do tego, co powiedziałem na wstępie, że obie formy, czy obie konstrukcje są poprawne. I dla porównania jeszcze zupełnie archaiczny z dzisiejszego punktu widzenia słownik z 1937 roku, słownik Stanisława Schobera, słownik ortoepiczny, jak mówić i pisać po polsku. Przy haśle Ukraina słownik podaje jako neutralną i podstawową formę tylko konstrukcję w Ukrainie i do Ukrainy. A więc zupełnie inaczej niż sytuacja w słownikach dzisiejszych wygląda. I ciekawe są definicje tutaj, bo Schober wskazuje na pewne różnice w rozumieniu tego słowa. Po pierwsze, Ukraina jest definiowana jako ogólnie kraj pograniczny, pogranicze, kresy, prowincja pograniczna i nazwa własna tej prowincji. I w takich wypadkach proponuje zwroty mieszkać na Ukrainie, jechać na Ukrainę, jeżeli Ukraina jest nazwą kraju pogranicznego. Natomiast w drugim znaczeniu, jeżeli Ukraina jest nazwą kraju zamieszkałego przez naród ukraiński, no to Schober proponuje używać konstrukcji w Ukrainie i do Ukrainy. To widzimy w tym drugim znaczeniu. Więc to jest ciekawe, to jest istotne i to będzie rozwijane przeze mnie w dalszym toku wykładu. Przy haśle Litwa u Schobera mamy regularne połączenia w Litwie, a na Litwie były traktowane jako dawne, coraz rzadziej używane. Analogicznie zresztą było przy haśle Łotwa. A więc tutaj taka ciekawa z naszego punktu widzenia obserwacja, że o ile współczesne słowniki odzwierciedlają raczej tendencje do traktowania jako podstawowej konstrukcji na, z przyimkiem na, pamiętamy jak było w pierwszym słowniku Markowskiego, który cytowałem, o tyle im bardziej cofamy się w głąb historii języka polskiego, tym ta norma się zmienia i te słowniki przedwojenne, które odzwierciedlały ówczesny zwyczaj językowy, no, są skłonne przyznać wręcz prymat konstrukcjom w, czyli w Ukrainie i do Ukrainy. Porzucę na razie konstrukcję, tę perspektywę językoznawczą i taką słownikową i zaproponuję chwilę refleksji poświęconą w ogóle funkcji przyimków lokatywnych, czyli takich, które umiejscawiają jakiś obiekt w obszarze czy względem drugiego obiektu. Przyimki lokatywne w i na, które w takim użyciu konkretnym, czyli w odniesieniu do zjawisk, obiektów, rzeczy, takich namacalnych, dostrzegalnych, konkretnych właśnie, wskazują na lokalizację jednego obiektu względem drugiego, przy czym właśnie przyimek w odnosi się do lokalizacji w przestrzeni zamkniętej, takiej, którą postrzegamy jako zamkniętą, która tworzy pewną całość, ma swoje granice. Mówimy więc w domu, w pokoju, w garnku, w słoiku, no generalnie w jakimś pojemniku, tak jakby w środku. Tutaj taką konstrukcją nadrzędną byłoby w środku. I drugi przyimek, przyimek na, który jest używany do lokalizacji w przestrzeni otwartej, takiej, gdzie nie ma jasno wyznaczonych granic,
czyli mówimy na stole, na ławce, na podwórku, na ulicy, tak jak gdyby uogólniając do postaci na zewnątrz. To jest w odniesieniu do konkretów, które tak postrzegamy i tak to w języku jest odzwierciedlone. Mamy też podobne rozróżnienie w odniesieniu do zjawisk obiektów abstrakcyjnych, bo wiadomo, że w języku mówimy nie tylko o tych konkretach, które widzimy, ale też o pewnych zjawiskach abstrakcyjnych, które są z kolei metaforycznie ujmowane, tak jakby były konkretne. No i tutaj, proszę zobaczyć, jest analogicznie. Pewne konstrukcje są traktowane tak, jakby miały wytyczone granice, miały jakieś linie, mówimy więc w gronie znajomych, w kręgu podejrzeń, w perspektywie, czyli krąg, grono, perspektywa, to by były takie zamknięte przestrzenie czy konstrukcje. Natomiast mówimy na zebraniu, na dalszym planie, na marginesie, na płaszczyźnie, wtedy, kiedy abstrakcyjna konstrukcja jest traktowana jako przestrzeń otwarta, bez wyraźnie zaznaczonych granic. Przyimkom lokatywnym w i na odpowiadają przyimki kierunkowe, czyli wtedy, kiedy rzecz jest statyczna, umieszczona w jakiejś przestrzeni. Używamy przyimków lokatywnych, tak zwanych, mówiłem wcześniej o przyimkach w i na, a jeżeli chcemy powiedzieć o jakimś ruchu, o dynamice, wtedy używamy przyimków kierunkowych i tutaj jest taka zasada, że jeżeli mamy użycie przyimka w, to jemu odpowiada przyimek kierunkowy do, a jeżeli mamy przyimek lokatywny na, no to jemu odpowiada też przyimek kierunkowy na. I tutaj są przykłady: w domu, w pokoju, do domu, do pokoju, na stole, na ławce, kładziemy na stół, na ławkę. To jest, myślę, że dosyć jasne, czytelne i to system językowy w ten sposób ujmuje. Z nazwami geograficznymi przyimki lokatywne łączą się w zależności od tego, jaki jest rodzaj obiektu, do jakiego typu obiektu się odnoszą. I tutaj mamy takie trzy kryteria. Po pierwsze, ważna jest kategoria nazewnicza, czyli co oznacza dana nazwa, jaki typ obiektu, państwo, miasto, wieś, dzielnice, region czy osiedle. Po drugie, samodzielność obiektu i po trzecie, położenie obiektu. Możemy skupić się tylko na pierwszym z tych kryteriów i chcąc wiedzieć, jakiego przyimka użyć, czy jest to przyimek na czy w, nauczyć się, że z takimi kategoriami jak państwo, miasto, wieś łączymy przyimek w, a z takimi kategoriami jak dzielnica, region, osiedle łączymy przyimek na. To jest jednak wtórne, najważniejsze są tutaj, proszę Państwa, kryteria te drugie, czyli samodzielność obiektu i położenie obiektu. One decydują o tym właśnie, jaki przyimek będzie tutaj obsługiwał konstrukcje składniowe oznaczające relacje przestrzenne. Samodzielność obiektu. Samodzielność przeciwstawiona niesamodzielności. Zasada generalna mówi, że wtedy, kiedy mówimy o pewnej całości, łączymy to z przyimkiem w. Wtedy, kiedy nazwa odnosi się do osobnej, wyodrębnionej całości określonej w przestrzeni, czyli tak z nazwami miast na przykład w Olsztynie, w Iławie, w Krakowie, w Łomży. Natomiast wtedy, kiedy mówimy o jakiejś części większej całości, w języku polskim łączymy to z przyimkiem na, a więc nazwy dzielnic, osiedli typu na Żoliborzu, na Mokotowie, na Bielanach, na Jarotach, na Zatorzu, na Nagórkach, bo są to nazwy obiektów niesamodzielnych. Ciekawym, osobnym przykładem takiej niesamodzielności są wyspy i półwyspy, które na tej samej zasadzie łączone są za pomocą przyimka na. No, wyspa jest taką częścią wyodrębnioną jakiejś większej całości, jaką jest morze czy ocean. Półwysep jest też pewnym fragmentem wystającym gdzieś z konturu, czy wyłaniającym się z konturu kontynentu. Więc to są tak postrzeżeniowo czy konceptualnie wyodrębnione, niesamodzielne fragmenty. Dlatego mówimy na Krymie,
na Jukatanie, na Majorce, na Ibizie, na Krecie, na Cyprze, na Madagaskarze, jako na tych nazwach obiektów niesamodzielnych. Wyjątki, bo oczywiście w języku polskim wyjątki kochamy, w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, no z Islandią są wahania, na albo wy, można i tak, i tak. No i trzecie kryterium w odniesieniu do nazw geograficznych to jest położenie centralne przeciwstawione położeniu peryferyjnemu. Ogólna zasada mówi, że z nazwami przestrzeni centralnych łączymy konstrukcję z przyimkiem lokatywnym w i kierunkowym do, wtedy kiedy coś jest wewnątrz czy w centrum. Natomiast z nazwami przestrzeni peryferyjnych jest łączliwość niestandardowa, czyli za pomocą przyimka lokatywnego na. Dobrym przykładem tutaj jest rzut oka na, czy dobrego przykładu dostarcza mapa Olsztyna, rzut oka na mapę Olsztyna z wyszczególnionymi nazwami dzielnic i osiedli. No tutaj dzielnice to są takie bardziej tradycyjne części miasta, które ukształtowały się no, na skutek rozwoju danego miasta, a osiedla to są bardziej takie twory administracyjne. Wiemy z praktyki, że mieszkańcy posługują się w różnym zakresie tymi nazwami osiedli trochę mniej chętnie niż dzielnic. I zobaczmy, jak łączą się te nazwy w odniesieniu właśnie do kategorii centralne, peryferyjne. No, Śródmieście jest niewątpliwie centralne i tutaj nie ma wątpliwości, że należy to łączyć z przyimkiem w i do. Jesteśmy w Śródmieściu, jedziemy do Śródmieścia. Natomiast nazwy dzielnic to już jest kwestia postrzegania peryferyjnego. I tutaj osoby, które mieszkają w Olsztynie, nie mają wątpliwości, że jedzie się na Likusy, na Redykajny, na Zatorze, na Zieloną Górkę, na Nagórki, na Pieczewo, na Jaroty i tak dalej. Tylko znowu kwestia ta jest ujmowana nie do końca systemowo. No, chcielibyśmy, żeby było tak bezwyjątkowo, systemowo i zawsze tak samo, ale język jest kapryśny i również postrzeganie przestrzeni, tę kapryśność języka jakby jakoś odzwierciedla. Ci, którzy mieszkają w Olsztynie od dłuższego czasu, czy są urodzonymi olsztynianinami, wiedzą, że są tutaj przynajmniej dwie dzielnice, które tradycyjnie są postrzegane trochę inaczej. Ci, którzy są urodzeni w Olsztynie, wiedzą, że się nie jedzie na Gutkowo czy na Kortowo, tylko jedzie się do Gutkowa i do Kortowa. Jest się w Gutkowie i w Kortowie. To są dzielnice tradycyjnie oddalone trochę od miasta, zresztą były one osobnymi tworami, dlatego te ślady tej osobności, odrębności w ten sposób zostały w języku utrwalone. Podobnie jest zresztą w innych miastach. Gdy popatrzymy na Warszawę, no to też Śródmieście jest niewątpliwie obsługiwane przez konstrukcję z wy. Jesteśmy w Śródmieściu, a tradycyjne dzielnice Wola, Żoliborz, Ochota, Bielany za pomocą konstrukcji na, bo to są już peryferie. Wątpliwości budzą te nowe, włączone niedawno w obręb Warszawy nazwy, takie jak Wesoła, Rembertów, Włochy, Ursus. To tutaj też prawdopodobnie częstsza jest jeszcze konstrukcja z wy, bo one są postrzegane ciągle jako twory osobne, a nie jako dzielnice tradycyjne, które język już na tyle wchłonął, że każe postrzegać jako peryferię. Także podsumowując tę część wykładu, można powiedzieć, że w odniesieniu do użycia przyimków z nazwami państw zasada ogólna w języku polskim nakazuje tutaj łączyć nazwy państw za pomocą przyimka w, także w Polsce, w Maroku, w Niemczech, we Francji i dziesiątki analogicznych przykładów, ale oczywiście są wyjątki i o tych wyjątkach dzisiaj
jest mowa. Te wyjątki to Ukraina, Litwa, Łotwa, Białoruś, Słowacja, Węgry. Język polski nakazuje, czy tradycyjnie każe łączyć nazwy tych państw za pomocą przyimków, przyimka na, zarówno przyimka lokatywnego, jak i przyimka kierunkowego. Pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego akurat te państwa doprowadziły do takiego nietypowego funkcjonowania w języku? Co z tymi państwami jest nie tak? Dlaczego tak się dzieje? Czy nie są to nazwy państw? Czy nie są samodzielne? Czy może są peryferyjne? W jaki sposób, prawda? No są niewątpliwie nazwami państw. Są samodzielne, tylko pamiętajmy, od kiedy to są państwa stosunkowo młode. No poza Węgrami, które tą państwowość mają umocowaną w historii dość głęboko, no to te pozostałe raczej są tworami młodymi, jeśli chodzi o samodzielne organizmy państwowe. A czy są peryferyjne? No tutaj by się można było zastanowić dłużej. Jeśli sięgniemy do słownika, chcąc się dowiedzieć, co to znaczy peryferyjne, no to otrzymujemy taką oto definicję. Peryferie to są dzielnice miasta położone daleko od centrum. To jest zewnętrzna część czegoś. To jest coś mniej ważnego. Na podstawie tego zbudowano konstrukcję urządzenia peryferyjne przy komputerze, czyli urządzenia podłączone, ale nie stanowiące integralnej części. A więc peryferyjne w języku to coś niecentralnego, coś zewnętrznego, w konsekwencji też coś mniej ważnego. Coś mniej ważnego. Warto też odwołać się do wyjaśnienia z zakresu językoznawstwa kognitywnego, czyli takiego językoznawstwa, które bada zależności języka i procesów myślowych, procesów poznawczych. Gdy sięgniemy do właśnie ustaleń z zakresu językoznawstwa kognitywnego, no to tutaj otrzymujemy taką koncepcję, czy wyłania się taka koncepcja planimetryczna z wyobrażeniem obiektu, przestrzeni jako pewnej płaszczyzny otwartej, bez wyraźnie rysujących się granic. Człowiek sytuuje się gdzieś na zewnątrz takiej przestrzeni, zwykle jest usytuowany centralnie, bo człowiek patrzy na świat z punktu widzenia własnego, a więc osadza się w centrum jakiejś przestrzeni. Wszystko, co poza nim, jest coraz bardziej na zewnątrz i to w miarę jak się oddala, to tym bardziej lokuje się na peryferiach. Ale też człowiek może być usytuowany w jakimś regionie wewnętrznym. I z tego punktu widzenia wszystko, co poza tym regionem, jest również peryferyjne. To się za chwilę skonkretyzuje na kolejnych slajdach. Zobaczymy, że właśnie przy takim postrzeganiu różnych państw z punktu widzenia Polski jako pewnego centrum, z punktu widzenia bycia wewnątrz czegoś innego, czyli z punktu widzenia przebywania w Polsce, takiej perspektywy polskocentrycznej można powiedzieć, niektóre z państw są konceptualizowane, czyli postrzegane językowo, właśnie jako peryferyjne, a zatem przysługiwałaby im niestandardowa łączliwość z przyimkiem na, zamiast standardowego przyimka w. Tak właśnie mamy w tych omawianych przez nas przypadkach, czyli w przypadku Ukrainy, Litwy, Łotwy, Węgier, Słowacji i Białorusi. Wszystkie one są z polskocentrycznej perspektywy postrzegane, konceptualizowane jako peryferyjne. Dlaczego tak się dzieje? Skąd się to wzięło? No, to ma, proszę Państwa, swoje źródło w historii. Jeżeli wyrysowalibyśmy sobie mapę Rzeczpospolitej obojga narodów, to jest ten największy zasięg terytorialny dawnej Polski, i wpisali na tamto terytorium
współcześnie wyłonione kraje, no to wyglądałoby to mniej więcej w ten sposób. Na terytorium Polski były zarówno część Estonii, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, no Węgier i Słowacji nie. I gdybyśmy patrzyli na tę przestrzeń z punktu widzenia Polski, polskich ziem jako centrum, czyli według tej koncepcji planimetrycznej, do której tutaj się odwołałem, no to wyglądałoby to w ten sposób. To, co na niebiesko, to są konstrukcje zna, a to, co na czerwono, czyli w centrum, to są konstrukcje z w. Słowacja i Węgry tutaj się trochę nam wyodrębniają jako regiony, które nie należały do dawnej Rzeczpospolitej, ale były z nią jakoś sprzęgnięte. Węgry miały wspólną unię dynastyczną z Polską, jak wiadomo, a więc jakieś tam językowe czy historyczne podstawy czy motywacje dla patrzenia na Węgry jako tworu państwowego, jakoś wspólnotowego z Polską są. Podobnie też można byłoby patrzeć i patrzono, i język to odzwierciedlał, na pozostałe kraje, które no, wchodziły w skład tak rozrysowanej Rzeczpospolitej obojga narodów. Jak, proszę Państwa, wyglądały zmiany tych połączeń czy tych konstrukcji z przyimków lokatywnych i kierunkowych w historii języka polskiego? Proponuję rzut oka na dawne korpusy tekstów, czyli takie zbiory tekstów, które rejestrowały użycie języka na określonym etapie rozwoju języka polskiego. I jeżeli sięgniemy do takiego najstarszego korpusu, który gromadzi teksty z XVII i połowy XVIII wieku, no to ujrzymy takie oto proporcje. Tam jest mało użyć, bo tekstów było stosunkowo mało, ale mamy odnotowane dwa połączenia w Ukrainie, jedno połączenie na Ukrainie, 7 połączeń w Litwie, jedno połączenie na Litwie, 2 razy w Rusi i 2 razy na Rusi. Oczywiście tutaj nie ma nazwy Białoruś, bo to jest stosunkowo nowa nazwa. Dawniej była zwana Rusią Białą. Zatem jeżeli sięgniemy do tego najstarszego etapu rozwoju polszczyzny notowanego przez korpusy, no to mamy preferencję konstrukcji w, przewagę konstrukcji w. Można powiedzieć, że dawniej mówiono w Ukrainie, w Litwie, w Rusi, rzadziej na Ukrainie, na Litwie, na Rusi. Korpusy nowsze, czyli od połowy XVIII wieku przez wiek XIX do 1917 roku, obrazują czy ilustrują już pewne przesunięcie. Przewaga ujawnia się konstrukcji zna właśnie w tym okresie. Mamy na Litwie 66 wobec w Litwie 21, na Ukrainie 28 wobec w Ukrainie tylko raz. Ruś mamy na Rusi 13, w Rusi tylko 2. No i Węgry, przewaga na Węgrzech 26, w Węgrzech 4. W wieku XX jeszcze bardziej się ustabilizowała ta tradycja, nowa tradycja już jak się okazuje, użycia z konstrukcją na. Tutaj liczb już nie będę może dokładnie przytaczał, widzą to Państwo na slajdzie. Dominacja ta zwiększa się jeszcze bardziej w najnowszych korpusach, gdzie mamy no olbrzymią przewagę tej składni niestandardowej. Mówiąc niestandardową, mam na myśli te odstępstwa od nakazu, żeby nazwy państw łączyć z przyimkiem w i do. Widzimy tutaj, że w XXI wieku utrwaliła się, ustabilizowała ta tradycja użycia konstrukcji na. Także w świetle tych danych stwierdzamy, że łączliwość tych wybranych, interesujących nas nazw, w tym Ukrainy z przyimkiem lokatywnym na, przeważa nad łączliwością z przyimkiem w dopiero od XIX wieku. Dopiero od XIX wieku. Te dawniejsze korpusy potwierdzają użycie
inne, użycie wy. Dlaczego akurat w XIX wieku? No jeżeli popatrzymy na historię, no to wyjaśnieniem tego może być, czy pewną podpowiedzią może być sytuacja polityczna ówczesnych nosicieli języka polskiego, czy narodu polskiego, tak to trzeba ująć. I taki polskocentryzm, który właśnie się wtedy wykształcił czy umocnił, na skutek tego, że jak wiadomo, kraj był pod zaborami i nasilone były w związku z tym wśród użytkowników tego języka polskiego starania o to, żeby tę polskość jakoś tam wzmocnić, no, żeby ona przetrwała, prawda? Więc kształtowanie języka nastąpiło też w ścisłym powiązaniu z nurtem wówczas dominującym w kulturze, czyli z romantyzmem, w takim duchu polskości. Myślę, że te elementy są tutaj jak najbardziej zasadne i istotne przy kształtowaniu tej perspektywy, czyli perspektywa polskocentryzmu nakazująca postrzeganie obszarów pogranicznych jako peryferii dawnej Polski. Można zatem powiedzieć, że to, co obecnie obserwujemy, jest pewnym dziedzictwem czy spuścizną dawnych czasów. Tym bardziej zasadne jest takie mówienie, że przecież kraje, o których mówimy, czyli Ukraina, Litwa, Łotwa, Białoruś czy Słowacja, jako samodzielne kraje, wyłoniły się dopiero w latach 90. XX wieku. To są państwa powstałe w wyniku rozpadu ZSRR. Zatem język nie zdążył tego jeszcze zarejestrować. Można powiedzieć, że język nie nadąża tutaj za zmianami politycznymi, nie jest tak szybki. I w języku odzwierciedlają się raczej dawniejsze struktury i język nakazuje postrzeganie Ukrainy i innych podobnych państw jako części większych organizmów państwowych albo przynajmniej jako bardziej oddalonych od centrum, czyli obszarów peryferyjnych, tak jak analogicznie mieliśmy mapę miast, gdzie dzielnice, czyli oddalone od centrum, były postrzegane jako peryferyjne i obsługiwały te konstrukcje przyimki na. Dlaczego, proszę Państwa, w ogóle pojawił się ten problem? Dlaczego są te pytania? Skąd się biorą wątpliwości? One biorą się właśnie z tego, że ta peryferyjność może być takim powodem podważania czy zastanawiania się nad tym, czy to państwo, do którego się odnosi przyimek na, jest tak w pełni samodzielne. Użycie przyimka na sugeruje pewną niesamodzielność, bo zasada ogólna mówi, że z częściami niesamodzielnymi łączy się przyimek na, może sugerować pewną podrzędność, może sugerować wręcz podległość tego państwa w stosunku do innego państwa, prawda? Takie są konsekwencje czy możliwe odczytania tego stanu rzeczy. Aby uniknąć zatem takich interpretacji, pojawiła się rysuje się taka powinność może, żeby wszystkie nazwy państw łączyć z przyimkami lokatywnym wy i kierunkowym do, bo wtedy nie mamy wątpliwości, że mówimy o samodzielnych tworach państwowych, a nie o jakichś podległych czy peryferyjnych obiektach. A więc kwestia tak naprawdę poprawności politycznej tutaj by się nam kłaniała. Jednak można by się zastanawiać, czy peryferyjność rzeczywiście zawsze jest gorsza. Czy to, że język nakazuje postrzegać pewne zjawiska jako peryferyjne, od razu je piętnuje, czy sytuuje w pozycjach jakichś niesamodzielnych. Można powiedzieć, że tak nie jest, że peryferyjność jest po prostu jedną z wielu cech, które mają odzwierciedlenie w języku, pewnych kategorii poznawczych, kategorii kognitywnych, którymi człowiek się posługuje i wynikają one z możliwych układów relacyjnych między obiektami. Język ujmuje te kategorie, czy tę peryferyjność za pomocą przyimka na. Dotyczy to zresztą nie tylko nazw państw, ale też i innych obiektów.
Jak popatrzymy na przykład na mieszkanie czy na dom, no to też w środku, w domu, w mieszkaniu, w pokoju, ale na klatce schodowej, na strychu, na poddaszu, na progu, to są wszystko peryferie. Tak samo mieszkamy w centrum, ale na przedmieściach, na obrzeżach, na peryferiach. To jest jak najbardziej normalne, tak się o języku, tak się o tej przestrzeni mówi i różnicuje się to właśnie tę opozycja za pomocą przyimków w i na. Żeby to pokazać, żeby uświadomić jeszcze bardziej tę neutralność, ale też i historyczność tego rozróżnienia, popatrzmy sobie na mapę Polski z wypisanymi dawnymi, tradycyjnymi regionami czy dzielnicami, można powiedzieć, prawda? Mamy Pomorze, Farmie, Mazury, Mazowsze, Podlasie, Wielkopolskę, Śląsk i Małopolskę. Jak się zastanowimy, jak język kategoryzuje terytorium Polski z uwzględnieniem właśnie tych nazw dzielnic, no to mielibyśmy taki oto wynik, że jedynie Wielkopolska i Małopolska są postrzegane jako centralne, bo tylko z nimi łączy się przyimek w. Czyli jesteśmy w Wielkopolsce, w Małopolsce, ale jesteśmy na Pomorzu, na Warmii, na Mazurach, na Podlasiu, na Śląsku i nawet, proszę zauważyć, na Mazowszu. Czyli zobaczcie Państwo, Mazowsze, obecnie niewątpliwie centralna dzielnica Polski ze stolicą, ciągle w języku jest kategoryzowana jako peryferyjna. Czy jest to problem? No, nie, ja nie słyszałem o protestach Mazowszan czy innych mieszkańców dzielnic, protestach sprowadzających się do tego, że chcieliby, żeby właśnie ich nazwy ich dzielnic były obsługiwane przez przyimek w. A tak jest, prawda? Tak jest. Język niewątpliwie tak Polskę dzieli i centralność sytuuje w Wielkopolsce i w Małopolsce. Zatem no, peryferyjność nie musi być zawsze gorsza. To nie jest tak, że postrzeganie jakiegoś obiektu czy jakiegoś terenu w języku jako peryferyjnego oznacza, że obiekt ten od razu musi być kategoryzowany jako gorszy. Tak nie jest. To są pewne kategorie relacyjne, relacji przestrzennych, tradycyjnie przez język tak obsługiwane, ale aksjologicznie, czy pod względem wartości, raczej neutralne. Nie są one wyraźnie nacechowane ani aksjologicznie, ani ideologicznie. Zatem można powiedzieć, że łączenie jakichś wartościujących sensów z wyrażeniami typu na Ukrainie, na Litwie, na Białorusi nie ma naukowego uzasadnienia, chociaż konotacje czy pewne skojarzenia wynikające ze znaczenia peryferyjności w języku mogą być uzasadnione, no bo nawet w przytaczanej definicji słowa peryferie czy peryferyjność mieściło się to, że to może oznaczać coś gorszego, takie odcienie znaczeniowe się pojawiły, więc jakoś to uzasadnione jest, ale nie jest istotne z punktu widzenia językowego, czy nie jest najistotniejsze. Wracam do kwestii poprawności politycznej, bo to jest rzecz, o której tutaj trzeba powiedzieć, czyli takie przekonanie, że za pomocą języka czy pewnych zmian w języku, w używaniu tego języka można poprawić świat, że można sprawić, że na skutek tych zmian w języku coś w rzeczywistości pozajęzykowej się zmieni. No na przykład zmieni się to, że jacyś ludzie będą się czuli lepiej, bo ich terytorium będzie nazywane przyimkiem niewątpliwie usamodzielniającym zamiast przyimkiem ustanawiającym peryferia czy wręcz sugerującym podległość. Tutaj można się odwołać do innej nierówności w języku, mianowicie do nierówności płciowej, do nierówności form żeńskich w stosunku do form męskich, tej nieregularności, która no, w wielu miejscach czy w wielu środowiskach jest odczuwana i wobec której są podejmowane próby niwelacji. Mam tutaj na myśli używanie tych form żeńskich wobec tradycyjnych męskich typu filolożka, językoznawczyni czy wręcz gościni. Chodzi o to, że używanie form żeńskich wyrównuje dysproporcje i
odpowiada statusowi czy stanowi faktycznemu. Bo jeżeli mówimy o kobietach, no to należałoby używać form żeńskich, a nie męskich. To są takie dylematy z pogranicza właśnie politycznej poprawności. I myślę, że na tym tle można też rozważać te propozycje zmian, które obecnie w Polsce się pojawiają. Czy tak jak asymetria rodzajowa znajdowała i znajduje wielu obrońców czy zwolenników, tak też wiele osób będzie broniło tradycyjnej łączliwości na Ukrainie, na Białorusi, na Litwie i będzie się sprzeciwiało tym nowym konstrukcjom uważając, że to są jakieś dziwactwa, że od lat tak się mówiło, że niczego tutaj się nie zmienia, nie narusza i że nie ma takiej potrzeby po prostu, że to są wręcz próby wprowadzania siłą jakiejś politycznej poprawności. Jest to niewątpliwie kwestia żywa, budząca wyraźne reakcje, wyraźne emocje, dyskusje. Jako członek Rady Języka Polskiego mogę tutaj powiedzieć, że w marcu, w ostatnim czasie wpłynęło do Rady Języka Polskiego bardzo wiele listów, które odzwierciedlają to właśnie zainteresowanie nazwami Ukraina, Białoruś, zwłaszcza Ukraina. Wręcz są podnoszone propozycje, czy prośby, wręcz żądania, żeby Rada Języka Polskiego zadekretowała używanie wyłącznie konstrukcji z w, żeby tę Ukrainę jakoś uwznieślić, usamodzielnić w języku, żeby Rada Języka Polskiego zaapelowała o używanie tylko tych konstrukcji z w i do. Pojawiła się też propozycja przy okazji zupełnie kuriozalna, żeby Rada Języka Polskiego na jakiś czas zaproponowała pisownie nazwy Rosja małą literą, bo Rosja nie zasługuje w obecnej sytuacji na uwznioślenie w postaci pisowni wielką literą. No to są przykłady oczywiście kuriozalne i niemożliwe do spełnienia, bo Rada nie ma takich, zresztą żadne grono językoznawcze nie ma takich kompetencji ani mocy, żeby coś w języku sztucznie regulować czy nakazywać. Język jest tworem, który sam się reguluje i jeżeli będzie taka potrzeba oddolna czy ze strony użytkowników, no to po prostu tak się to w języku utrwali i w tym kierunku zmiany obserwujemy. No, Rada wyrażała się już wielokrotnie na temat konstrukcji do Ukrainy i w Ukrainie, twierdząc, że to są konstrukcje, które są coraz częstsze i być może będą one w przyszłości równorzędne albo wręcz wyprą te niestandardowe na Ukrainie czy na Białorusi. Tutaj olbrzymia rola, proszę Państwa, mediów, bo jesteśmy obecnie świadkami dynamicznych zmian, także zmian w języku i jak wiadomo, to jak używamy języka jest w znacznym stopniu konsekwencją tego, jakich mediów słuchamy, czy jakie użycie języka obserwujemy w przekazie medialnym. Dzisiaj coraz więcej dziennikarzy stosuje właśnie składnie w Białorusi, w Ukrainie, w Litwie. Co prawda są one stosowane w mediach różnej orientacji politycznej, czy bardziej i mniej liberalnych, chociaż w tym wypadku przeważają media określane właśnie jako liberalne. Najczęstsze źródła połączeń typu w Białorusi czy w Ukrainie obserwujemy w Onecie, w Interii, w Gazecie Wyborczej, a w ostatnich 2 tygodniach, jeśli chodzi o telewizję, to w TVN-ie. Tutaj jest print screen ze strony TVN24 sprzed 2 dni, gdzie mamy w faktach napisane, że wiele ofiar nocnych bombardowań w Ukrainie. Z kolei w Telewizji Polskiej, w TVP jest ciągle konstrukcja, w tym samym dniu ciągle konstrukcja tradycyjna na Ukrainie. Czyli do porównania, prawda, jeszcze raz, w Ukrainie, na Ukrainie. Ten uzus, czy sposób użycia, jak mówię, jest dynamiczny, zmienia się, ale nie są to zmiany konsekwentne. Tutaj słuchałem Radia Nowy Świat 4 marca, odnotowałem w serwisie informacyjnym takie oto zdanie. Zespół Trybunału w Hadze wyruszył do Ukrainy, aby przeprowadzić śledztwo w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie. Zobaczcie Państwo, że w jednym zdaniu
mamy tutaj próbę zmiany przyzwyczajeń językowych i w tym pierwszej części mamy przyimek do, któremu powinien odpowiadać przyimek w, ale w drugiej części jest powrót do konstrukcji tradycyjnej na, a więc ta niekonsekwencja, ta chwiejność użycia tutaj jest widoczna nawet w obrębie jednego zdania, a więc jeden człowiek wypowiadając się tak jakby chce przezwyciężyć swoje własne przyzwyczajenia, swoją własną tradycję użycia, czy ta świadomość językowa tutaj stara się wziąć górę nad tradycją, ale nie udaje się tego konsekwentnie utrzymać i mamy takie niekonsekwencje właśnie. Trudno, proszę Państwa, powiedzieć jednoznacznie, jak będzie. Niewątpliwie na przykładzie tych użyć, które obserwujemy w ostatnich latach, można przypuszczać, że niezależnie od tego, jakby językoznawcy zadecydowali czy zadekretowali, to oczywiście biorę w cudzysłów, tak łączliwość typu w Ukrainie będzie się upowszechniać. Nie wiadomo, czy w takim samym zakresie jak w Białorusi, w Litwie i w Łotwie, bo miażdżąca jest przewaga użyć w Ukrainie wobec w Litwie i w Łotwie. W Białorusi miało swój czas wtedy, kiedy były protesty te oddolne przeciwko reżimowi Łukaszenki, wówczas też w mediach liberalnych była ta konstrukcja w Białorusi używana częściej. No teraz mówimy tylko o Ukrainie, to jest rzeczywiście ta nazwa, która może pociągnąć za sobą również te sąsiednie kraje, można tak powiedzieć. Pamiętajmy tylko, że język jest kapryśny, nieprzewidywalny, tutaj trudno jest wyrokować, czy rzeczywiście to się wyrówna, czy nie wyrówna. W języku, tak jak pokazałem, nie wszystko jest ujmowane systemowo. System nakazuje teoretycznie używanie konstrukcji z w i z do, ale są pewne wyjątki i te wyjątki obecnie są wyrównywane, a więc z punktu widzenia systemu języka można powiedzieć, że jesteśmy świadkami takiego procesu eliminowania wyjątków i wyrównywania uzusu, czy też użycia do poziomu systemu, czyli do tej ogólnej reguły, że z nazwami państw łączą się przyimki lokatywny w i kierunkowy do. Dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się.